sześcioletniej dziewczynce miała się upomnieć o to, że chce być publicznie czczona w jednym z kościołów, nawet wskazała miejsce pomiędzy Bazyliką Świętego Jana na Laterani i Świętej Matki Bożej Większej. Akurat wtedy po środku znajdował się kościół pod wezwaniem Świętego Mateusza, którym się opiekowali ojcowie Augustyni Milanscy. I tam ikona właśnie w 1499 roku została umieszczona. Rozwijał się kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Wiele osób wypraszało sobie wiele łask za jej przyczyną. I tak trwało przez 300 lat, do czasu, kiedy nastąpił najazd wojsk napoleońskich na Rzym. Napoleon uznał, że w Rzymie jest za dużo kościołów, trzeba niektóre zburzyć. Niektóre po prostu cierpiały na skutek działań wojennych. I tak stało się, taki los spotkał m.in. kościół Świętego Mateusza. Dzisiaj nie ma po nim śladu. Ten kościół znajdował się jeszcze jakieś 200 metrów niżej, to znaczy w stronę bazyliki Świętego Jana na Lateranie. Ojcowie Augustianie zabrali ikonę do innego swojego klasztoru, który znajdował się na Zatyczu. I tam, ponieważ w głównym ołtarzu znajdował się już inny obraz Matki Bożej Łaskawej, umieścili tę ikonę w swojej prywatnej kaplicy. Tam niestety nie mogło już wejść wiele osób. No i możemy śmiało powiedzieć, że przez 70 lat Matka Boża Nieustającej Pomocy była trochę w zapomnieniu. Ale kiedy przybyli na to miejsce w połowie XIX wieku ojcowie redemptoryści i budowali ten właśnie kościół w latach 1855-1859, wtedy poznali także historię ikony Nieustającej Pomocy, która tutaj nieopodal się znajdowała. I bardzo zapragnęli, żeby mogła powrócić na swoje, przynajmniej w pobliże dawnego miejsca, gdzie przebywała. W związku z tym zwrócili się do Ojca Świętego, a był nim wtedy błogosławiony Pius IX, ten sam papież bardzo maryjny, który ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Jak będziecie w Bazylice Matki Bożej Większej, to jest ten papież, który w wykonaniu w pięknym marmurze klęczy przed relikwiami żłóbka. Zobaczycie go tam na dole, jak zejdziecie do Bazylice. Otóż ten papież przychylił się do prośby ojców redemptorystów i przekazał nam, najpierw podpisując pismo w grudniu 1865 roku, a fizycznie 26 kwietnia 1866 roku ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy w uroczystej procesji tutaj z Bazyliki została przyniesiona do naszego kościoła i jest z nami w tym miejscu od 152 lat. Papież Pius IX, kiedy ikona została już umieszczona w kościele, przyszedł osobiście, żeby pokłonić się jej w tym miejscu. Podobnie uczynił święty Jan Paweł II, który był tutaj, modlił się, kiedy przypadła 125. rocznica obecności ikony w tym miejscu. Otóż dzisiaj jesteście wy w tym miejscu i jest to okazja, żeby zawierzyć Matce Najświętszej, Matce Nieustającej Pomocy wszystkie te intencje, które nosicie w sercu, z którymi pielgrzymujecie. A ksiądz proboszcz zaproponował, żeby rozpocząć naszą modlitwę od nowenny. I tak jak to czynicie u was w parafii, zapraszamy w tej chwili, żebyście wstali z miejsc i przyszli tutaj do prezbiterium, blisko Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Popatrzyli jej prosto w oczy, zauważycie, że ona zdaje się patrzeć na każdego. Gdziekolwiek będziecie, to ona tak jakby wchodziła za wami oczyma. A więc w tym miejscu pomodlicie się i potem dalszy ciąg mszy świętej. Po mszy świętej zapraszamy też i do zakrystii, do kiosku, to znacie już miejsce, jak się idzie do toalety, również także.
O Maryjo, witam Cię. O Maryjo, kocham Cię. O Maryjo, błogosław wszystkie dzieci swe. O Maryjo, witam Cię. O Maryjo, kocham Cię. Ty wiesz, Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz, pragnie udzielić nam wszystkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, aby się nam rozdzielała. Wyjednaj nam przed Tą najłaskawszą.